góralski przystanek od samych początków swojego istnienia jest głęboko związany z folklorem i szeroko rozumianym artyzmem. To miejsce, gdzie od lat spotykają się twórcy i miłośnicy poezji, malarstwa i muzyki, zarówno tych tworzonych na gruncie góralskim, ale także z innych części Polski. W tym roku to niezwykłe miejsce doczekało się 5 urodzin. Czasem świętowania jubileuszu był wczorajszy wieczór. Przy okazji urodzin pytaliśmy o początki przystanku. No właśnie, pomysł to zrodził się w zasadzie w ciągu kilkunastu sekund. A taką główną pomocą była dla mnie osoba pani Marysi Dudek i Celinki Sordel, które na co dzień są bardzo aktywnymi kobietami. Pani Marysia prowadzi zespół góralski od dawna. Pani Celinka filar Uniwersytetu Trzeciego Wieku, więc wiedziałem, że trafiłem w dobre ręce. No i zrodził się pomysł sklepu jako takiego, ale chcieliśmy czegoś więcej. No i stąd temat wernisaży, który u nas rozpoczął taką działalność poza gospodarczą, że tak powiem. I przerosło to nasze oczekiwania, jeżeli chodzi o taką satysfakcję naszą i tych osób, które w tych spotkaniach uczestniczą. Wczorajszy jubileusz nie mógł się odbyć bez kolejnego wernisażu. Artystycznym gościem urodzinowego spotkania był Krzysztof Kabat, który przygotował dla gości wystawę ikon zarówno klasycznych, jak i w osobistych interpretacjach. Tak jak powiedziałem na początku, to jest mini wystawa, mini wernisaż, mini recital, dlatego że prezentuję tutaj kilka ikon przedstawianych, realizowanych w różnych okresach mojej pracy twórczej. Są ikony bardzo stare, są ikony najnowsze i dopełnieniem tych ikon są obrazy z ostatnich, najnowszych cykli malowanych w tym roku i w poprzednim. Jako tak, jak pan sam zresztą zwrócił uwagę, jako to ikonowe dopełnienie do tej treści sakralnej są właśnie te obrazki, nie? W programie Krzysztofa Kabata znalazł się również recital, którym twórca przedstawił poezję w akompaniamencie akustycznych, gitarowych brzmień. To jest poezja śpiewana, więc zacząłem tworzyć muzykę do wierszy Jerzego Liberta. Kiedy już mi się tomik Liberta wyczerpał, no, zaczęli dla mnie pisać inni, w końcu zacząłem pisać sam. No i tak się to toczy. Góralski przystanek to nie tylko fizyczne wernisaże czy szeroko rozumiany folklor. To także oczyszczenie, które płynie z artystycznego charakteru miejsca. Ta codzienność życia, tak zwana szarość życia, ten pęd i te zachowania, które są wymuszone, czyli praca, czyli obowiązki, czyli pośpiech, że to jednak nie przygłusza tego, co w środku nas jest najważniejsze, ważne, co daje nam uśmiech na co dzień, radość życia, chęć życia. I to jest chyba taki najważniejszy plus tego miejsca i tych wernisaży. Cieszę się, bo widzę, że te wewnętrzne umiejętności, tęsknoty ludzie potrafią przełożyć na język artystyczny, na poezję, na muzykę i tutaj się tym dzielą. I nie dają się. To nie jest tak, że życie nas przytłacza, natomiast potrafimy się przed tym obronić i to nasze ja, które w nas żyje i którym się chcemy podzielić, potrafimy też podzielić się tym z innymi ludźmi i to jest takie bardzo radosne. My ze strony redakcji przy okazji 5 urodzin życzymy wielu dekad dalszego rozwoju i pomyślności. Niech góralski przystanek nadal będzie miejscem stojącym na straży kultury i góralskiej tradycji.